Cześć i witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 57. odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię o tym, czy da się spotkać matkę Trevora w więzieniu, zanim tato więzienie opuści. Więc zapraszam do oglądania. Jednak jak zawsze chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ jest to ogromna motywacja dla mnie, a także pomaga to w rozwoju kanału. A teraz przejdźmy do teorii. O co dokładnie chodzi w tej teorii, już tłumaczę. W jednej z misji Nieznajomi i Dziwacy, czyli misji pobocznych, spotykamy panią Phillips, czyli matkę Trevora. Jest to nasze pierwsze, a zarazem ostatnie spotkanie. Dowiadujemy się, że wyszła ona z więzienia. Zresztą sami obejrzyjcie fragment scenki, w której to spotykamy panią Phillips. So, you've done well for yourself. What are you doing here? Is that how you greet your mother, Trevor? I didn't know they let you out. So you never wrote to me. You never visited. Well, I bet you never found a girl. Tell me, Trevor, are you gay? No. Is that what this is all about? No. I wouldn't care. In fact, I've always wanted a gay son. A son who wouldn't forget about his mother. But Ma! But Ma, nothing. Not a peep. I carried you in here. I fed you. I weaned you. Now look at you. You always were an ungrateful, wretched, sniveling sack of shit of a boy. You know it, and I know it. There was always something wrong with you. Ashamed of yourself. Ashamed of me, of your own mother. I've been here for hours, and have you gotten me a drink or a cigarette? Or massage my feet? I'm an old woman, and you, in the prime of life, have you nothing inside? I'm so sorry! There, it's okay, son. Oh, that's enough! Here I am! I teraz sprawdzimy, czy przed wykonaniem tej misji będziemy mogli spotkać matkę Trevora w więzieniu. Ale to tyle, jeżeli chodzi o teorię, a teraz przejdźmy do praktyki. Jedziemy teraz do więzienia w poszukiwaniu mamy Trevora i jestem ciekaw, czy będziemy mogli ją spotkać, kiedy jeszcze w tym więzieniu się znajdowała. Zawsze widziałem tutaj samych mężczyzn, nie widziałem żadnej kobiety. Są sami więźniowie tutaj, więc sprawdzimy, czy będziemy mogli spotkać matkę Trevora i jesteśmy już przed więzieniem, a właściwie przed bramą wjazdową i niestety ona nam się nie otwiera, dlatego sobie sami musimy otworzyć bramy. Jedna już się otwiera, teraz otwórzmy sobie drugą. Mam włączone Never Wanted i mam nadzieję, że policja ani strażnicy więzienni nie będą nas gonili i nie będą utrudniali, więc teraz wjeżdżajmy i miejmy nadzieję, że nic się nie zbaguje. No zobaczcie, strażnicy nas nie atakują, ale włączył się alarm i policja, która tutaj stoi, zaczęła nas gonić. Dlaczego tak jest? Mam włączony Never Wanted, a jednak nas gonią. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia, ale dobra. Miejmy nadzieję, że więźniowie się nie spłoszą i nie będą panikowali. Tych bram nie otworzymy, chociaż spróbujmy. Nie, nie otworzymy, dlatego przejdziemy górą. Strzelał do nas snajper, a właściwie strażnik z wieży snajperskiej. Więc musimy uważać. Tutaj kolejni policjanci się pojawili. Zobaczcie, że oni się bagują. No to jest pobagowane, ale mam nadzieję, że właśnie więźniowie nie będą panikowali. No zobaczcie, jakie bagi są tutaj z nimi. On nawet nie będzie do mnie strzelał. Dobra, możemy wejść po schodach albo po drabinie. Ja wejdę po drabinie, ponieważ będziemy mogli obejść cały ten obiekt i zobaczyć, czy tutaj nie będzie jakichś więźniów. Może będzie tutaj matka Trevora przygotowana do opuszczenia więzienia. Nie no, tutaj nikogo nie ma, nie ma żadnych więźniów. No jest to ten drugi dziedziniec, dziedziniec właściwie dla personelu, bo zobaczcie, że są tutaj autobusy więzienne. Nie ma tutaj nikogo.
Na wieżyczkach znajdują się snajperzy, którzy właściwie już do nas strzelali, ale zobaczcie, na szczęście więźniowie nie panikują, chociaż strażnicy zaczęli chyba mnie gonić, tak mi się wydaje, ale więźniowie nie panikują, więc możemy na spokojnie zejść. Zobaczcie, ilu tutaj jest więźniów. Będziemy musieli zobaczyć, czy gdzieś tutaj nie spaceruje matka Trevora. Dobra. Tutaj widzę, że strażnicy stoją. Zobaczcie jeszcze, ile tutaj mamy więźniów. Widzę, że panika jest, ale to tylko wśród strażników na szczęście. Więc możemy na spokojnie zejść na dół i poszukać bardzo ważnej osoby dla Trevora, czyli jego mamy. Tutaj możemy zejść na spokojnie i zacząć nasze poszukiwania. Niestety ten alarm jest uciążliwy, ale nic nie zrobimy, takie są bugi. Tutaj widzę strażników i tu mamy pierwszych więźniów, pierwsze grupki więźniów. Widzę tutaj samych czarnoskórych, więc na pewno tutaj nie znajdziemy osoby, której szukamy. Dobra, tutaj także nikogo nie ma, więc idziemy dalej. Na szczęście nie panikują, więc na spokojnie. Okej, chyba wykrakałem. No tak, wykrakałem. I teraz zobaczmy, czy na pewno nie ma tutaj mamy Trevora. Musimy dogonić tych, którzy uciekają. Nie no, tu mamy czarnoskórych. Tutaj jakiś starszy gościu. Ale nie ma tutaj nikogo podobnego. Właściwie łatwo będzie ją rozpoznać, bo miała dość specyficzny kolor włosów. Właściwie są to sami faceci, więc jak zauważymy jakąś kobietę, to na pewno będzie ona. Dobra, oni uciekają. W ogóle strażnicy nie reagują, nie strzelają do nich. Dość dziwnie to wygląda, ale dobra. Oni uciekli i nie było tam żadnej kobiety. Tutaj jeszcze ktoś biega, ale wydaje mi się, że nie ma wśród nich kobiety. Zobaczcie, tu jest jeden czarny, tu jest drugi. Ale nie no, nie ma żadnej kobiety, więc wróćmy do miejsca, które przeszukiwaliśmy na początku. Chyba, że tam już nikogo nie ma. Ci tu będą teraz wariowali. Może ktoś się pojawił nowy, może ktoś przyszedł. Okej, tutaj gościu stał, ale uciekł. Nie no, to jest facet, który sobie pali. No widzę, że naprawdę więzienie o surowym rygorze, bo wszyscy sobie palą. Miejmy nadzieję, że to tylko papierosy, nic mocniejszego. No w sumie więzienie federalne i tutaj takie rzeczy. No widać, że ich nie pilnują. Tu mamy kolejnego więźnia. Może będzie miała czapkę i dlatego łatwo nie rozpoznamy. To jest też możliwe. Tutaj kolejna grupka, znowu sobie palą, chillują. Wszyscy tutaj palą. Co to jest za więzienie? No zobaczcie, wszyscy normalnie chillują. Ale dobra, chodźmy dalej. Tutaj mamy kolejnych, ale nikogo oprócz tego. Dobra, rozglądajmy się. Nie no, tutaj mamy jakąś dużą grupkę, ale tutaj nie ma żadnej kobiety wśród nich. Tutaj ktoś stoi, no i już ucieka. Ale on jest czarny, więc na pewno to nie jest matka Trevora. Chodźmy dalej, jeszcze tutaj zobaczmy. Zaraz pójdziemy na siłownię. Tutaj wszyscy zaczęli znowu uciekać, ale nie, tam nie widziałem jego mamy, więc teraz chodźmy na siłownię. Tutaj także biegają i panikują, ale raczej jej tu nie ma wśród osób, które panikują. Wejdźmy teraz na siłownię i zobaczmy, czy może gdzieś pakuje. Nie, tutaj nie ma nikogo, nie ma żadnej kobiety, więc możemy iść dalej. Gdzieś na ławkach, czy oni chcą się naprawdę z nami bić? Na to wygląda, ale dobra, zostawcie mnie w spokoju, nie mam na to teraz czasu, bo poszukuję kogoś. Dobra, tutaj siedzą, więc będziemy szukali. Tu jest notka od zabójcy nieskończonej ósemki, ale to nie jest na teraz. Tam się pojawiły nowe osoby, ale nie, nikogo tutaj nie ma, kto by przykuł naszą uwagę, więc chodźmy dalej. Tutaj jeszcze siedzą i stoją, ale czy będzie jakaś kobieta, czy będzie tutaj mama Trevora? Nie no, nikogo tu nie ma, nikogo nie widzę, nie ma żadnej kobiety. Udało mi się przeszukać większość więzienia, a przynajmniej część, w której to byli więźniowie. Przeszukałem dziedziniec, na którym się znajdowali i nie udało mi się spotkać pani Phillips. Więc mi nie pozostaje nic, jak powiedzieć, że ta teoria jest obalona.
Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Napiszcie też w komentarzach, jaką legendę bądź teorię chcielibyście, żebym sprawdził w tej serii. Również zapraszam was do filmów o podobnej tematyce, a póki co to by było na tyle. Na razie i cześć!